Cześć, Kapetki. Zaprosiłem was na Instagramie, żebyście zostawili parę pytań do tego Q&A. Także wybrałem 5 z nich i pora na nie odpowiedzieć. Pytanie pierwsze. Czy jest możliwy kitkowy gwałt? Otóż nie, nie jest możliwy. Ale z tego co słyszałem, u kaczek występuje taki gwałt, także tam lepiej w parkach uważajcie. Pytanie drugie. Jak odróżnić puszystego kitka od grubego kitka? Po prostu. Grubutkie kitki, kiedy się położą, wyglądają jak dywan, a puszyste kitki nie. No, także prosto zapamiętać możecie sprawdzić, czy wasz kitek jest gruby czy puszysty. Pytanie trzecie. Dlaczego kitku płaczku, a nie cieszku? Bo nie jestem ścieszynka. A tak na serio, to nikt nie wierzy kitku na poważnie. I dlatego kitku płaczku, bo kitku jest w smutku. Pytanie czwarte. Co robi kitku, że jest taki uroczy? Po prostu urodziłem się kitkiem, a wszystkie kitki tak mają, że są urocze. A jak mi nie wierzycie, to możecie sprawdzić na swoim kitku. No i pytanie piąte, ostatnie. Czemu kitku zawsze z kartonku, a nie kupione legowisko? No, to taka zasada kocia nasza tutaj, że to, co człowiek chce, to my musimy dokładnie przeciwnie zrobić. Jakbyście na przykład kupowali kartony, to my byśmy wybierali legowiska. To jest bardzo proste. Ale że kupujecie legowiska, no to wszyscy idziemy na to, co wyrzucacie, albo palicie ewentualnie. Także no. Mam nadzieję, że takie małe Q&A się podobało i do następnego.